Cześć, tutaj Janek Śpiewak, witam Was na moim kanale na YouTube. Dzisiaj opowiemy historię Ryszarda Krause i tego, jak dorobił się gigantycznej fortuny na interesach w Warszawie. Opowiem również o tym, na czym miało polegać przestępstwo, którego, zdanie prokuratury, dopuścił się Krause z Romanem Giertychem. Ryszard Krause... To kontrowersyjny biznesmen, który niegdyś uważany był za jednego z najbogatszych Polaków. Od wielu, wielu lat jednak jego interesy szły bardzo kiepsko. Imperium Krauzego wyrosło na robieniu interesów z państwem. Ryszard Krauze był znany ze swoich bliskich związków z politykami, zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Ryszard Krauze utrzymywał bardzo bliskie relacje z Aleksandrem Kwaśniewskim i Lechem Kaczyńskim. Ryszard Krauze był osobą, która świetnie sobie radziła w realiach politycznego kapitalizmu III RP i jej fortuna... Związana była z układami i z interesami z państwem. Ryszard Krause powinien być jednym z bohaterów afery reprywatyzacyjnej. Był jednym z pierwszych osób, które reprywatyzowały nieruchomości patentem na fikcyjną reaktywację przedwojennego przedsiębiorstwa. Ryszard Krause był jednym z pionierów tego typu metod. W ten sposób zreaktywował przedwojenne przedsiębiorstwo ogrodnicze Urychów, które na woli posiadało ogromne tereny, na których hodowało warzywa i owoce. Czy stare papiery wartościowe to już wyłącznie zabytki? Nie tylko. Jako jeden z pierwszych udowodnił to znany biznesmen Ryszard Krause. W 1996 roku kupił, jak twierdzi, od spadkobierców, przedwojenne akcje spółki Ulrich zakłady ogrodnicze. Firma powstała w XIX wieku. Zajmowała się przede wszystkim uprawą kwiatów. Jej posiadłości rozciągały się na przedmieściach ówczesnej Warszawy. Po wojnie majątki spółek w tym firmy Ulrich zostały przejęte przez komunistyczne państwo. Richard Krause jako posiadacz dawnych akcji reaktywował przedwojenną spółkę. Żeby zreaktywować przedwojenne przedsiębiorstwo należało skupić jego akcje. To mogły być akcje kupione w antykwariacie, na targu staroci czy na Allegro. Jeśli miałeś już odpowiednią ilość akcji, zwoływałeś wolne zgromadzenie akcjonariuszy i wybierałeś nowe władze. W ten sposób zreaktywowano w Polsce kilkadziesiąt przedwojennych spółek. Ryszard Kauza już w 1996 roku otrzymał od państwa metodą na fikcyjną reaktywację przedwojennej spółki kilkadziesiąt hektarów. Na woli. Na tym terenie powstało później centrum handlowe Wola Park. Ale to nie koniec. Ryszard Krause otrzymywał kolejne nieruchomości aż do roku 2012, gdy dostał ostatnie kilka hektarów. Ryszard Krause wydał na całą operację kilkaset tysięcy złotych, a zarobił co najmniej kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset milionów. Gigantyczne tereny wpadły w jego ręce za pomocą triku, który w mojej ocenie było zwykłym przestępstwem. W tej sprawie też zawiadomiłem prokuraturę. E, niestety nie wiem obecnie, co się w tej sprawie e, dzieje. Boję się, że nic się nie dzieje, jak w większości spraw niestety związanych z aferą reprywatyzacyjną w stolicy. Ryszard Krauze zdobył gigantyczny majątek na dzikiej warszawskiej reprywatyzacji. Próbował podobny patent powtórzyć w Trójmieście. Tam również dokonał reaktywacji przedwojennego przedsiębiorstwa, które posiadało jeden z domów wczasowych, kąpielisko. E, tutaj jednak działanie władz lokalnych, zdaje się, było lepsze, szybsze e, i Ryszard Krauze musiał obejść się z Smakiem. Niestety w Warszawie bezprawie panuje do tej pory i przyzwolenie władz stolicy na przekręty jest znacznie większe niż w niektórych innych miejscowościach. Na podobnym patencie doszło do reaktywacji spółki Gisze. Była to przedwojenna spółka, e, która zajmowała się wydobyciem i handlem węglem i posiadała ogromne tereny w Katowicach. Niektórzy mówią, że wręcz 1 trzecia Katowic należała do tej spółki. Panowie skupili akcję z antykwariatów, z targów staroci, dokonali reaktywacji tej spółki. I wybrali nowy zarząd i następnie zażądali zwrotów nieruchomości. Tutaj chyba jednak, panowie przegieli pałę. Zostało poinformowane ABW, e, towarzystwo zawinęło i niedawno utrzymało wyroki. Co prawda, są to wyroki. E, dość łagodne, ale w polskim państwie, jak wiemy, kogokolwiek pociągnąć do odpowiedzialności za przestępstwa jest niesłychanie trudno. W tym wypadku jednak udało się obronić Katowice, woli przed Ryszardem Krause obronić się nie udało. Ryszard Krause robił też interesy na Wilanowie. Wybudował pierwsze prywatne miasto w Polsce. Mówimy o dzielnicy miasteczku Wilanów. To dzielnica na blisko 40 tysięcy osób zaplanowana na terenie dawnych pól wilanowskich. Pola wilanowskie były terenami podmokłymi, terenami e, dawnego starorzecza Wisły, gdzie przez bardzo długo Sądzono, że ten teren powinien być objęty ochroną środowiskową, przyrodniczą. W latach 90. na tych terenach uwłaszczyło się Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest prawdopodobnie jedną z najbogatszych uczelni w Polsce. Opowiadałem o tej szkole, i jej dziwnych działaniach, jeśli chodzi o handel nieruchomościami, już wcześniej, gdy opowiadałem o Arturze W. i jego partnerze biznesowym Turku, Sabrim B. Sabrim B. robił z SGGW świetne interesy, również zawiadomiłem CBA w tej sprawie, ale niestety nic się nie wydarzyło wydarzyło. SGGW mogło się uwłaszczyć na tych terenach, bo miało prowadzić tam Działalność statutową, a więc mowa była o eksperymentalnych uprawach, o różnego rodzaju badaniach, które naukowcy SGGW mieli dzięki tym terenom móc wykonywać. SGGW miał ogromne potrzeby finansowe, bo chciał wybudować nowy kampus. Ten nowy kampus powstał, jest to jeden z najbrzydszych kampusów w Polsce. Polecam szczególnie zwiedzenie wydziału, który zajmuje się architekturą krajobrazu. Tyle betonu to chyba nawet w centrum miasta nie ma. SGGW sprzedaje te tereny firmie Procom. Filmie, która należała wówczas do Ryszarda Krause. Ryszard Krause dysponował gigantyczną ilością pieniędzy, bo kilka lat wcześniej wygrał przetarg na cyfryzację zakładu ubezpieczeń społecznych. Mamy więc publiczny teren, na którym uwłaszcza się publiczna uczelnia w celu prowadzenia dydaktyki, a następnie sprzedaje ten teren prywatnemu przedsiębiorstwu, którego majątek i potęga wyrosła na Interesach z państwem. Więc można powiedzieć, że za publiczne pieniądze zostały wykupione publiczne tereny i na tych publicznych terenach wyrosło największe prywatne miasteczko w Polsce. Od początku budowy miasteczka Wilanów było mnóstwo kontrowersji. Największe kontrowersje budziła budowa ratusza w dzielnicy Wilanów, gdzie doszło do korupcji i tam zostali przez inwestora, przez dewelopera skorumpowani członkowie zarządu dzielnicy. Na początku lat 2000 uchwalono plan zagospodarowania dla tej części Wilanowa. Plan niezwykle korzystny dla dewelopera. W tym planie nie ma parków, w tym planie nie ma szkół, są tylko bloki. I świątynia opatrzności Bożej. W planach miejscowych nie zostały zabezpieczone tereny pod szkoły, pod parki, pod przestrzeń publiczną. Wiązało się to później z ogromnymi kosztami przy budowie. Instytucji. Wyobrażacie sobie, że ktoś buduje miasto na 40 tysięcy mieszkańców, i tam nie ma jednej szkoły, tam nie ma jednego parku publicznego, no to mogło powstać tylko w głowach polskich samorządowców i polskich deweloperów. Wyposażenie tego gigantycznego terenu w infrastrukturę, która e, umożliwiała jej zabudowę, kosztowałaby miasto ogromne pieniądze. Mowa tu przede wszystkim o drogach, ale też o kanalizacji. I właśnie o kanalizację podobno w aferze z Giertychem i Krause chodzi. Ryszard Krause kupował teren od GGW, który był w żaden sposób nieuzbrojony. Musiał wybudować tam drogi i kanalizację, żeby móc sprzedać mieszkania. Ratusz nie chciał jednak, żeby to na podatnika spadł ciężar, budowy tej infrastruktury. W związku z tym podpisano umowę, na podstawie której to Ryszard Krauze i firma ProCom zobowiązywali się do tego, że wybudują konieczną i potrzebną infrastrukturę kanalizacyjną. Ta infrastruktura po budowie miała zostać bezpłatnie przekazana miastu. Fortuna Ryszarda Krauzego gdzieś w okolicach roku 2007 się odwraca. Ryszard Krause inwestuje gigantyczne pieniądze w spółkę, która ma wydobywać ropę w Kazachstanie. Inwestycja w ropę okazuje się spektakularną porażką. Ryszard Krause traci majątek, a wraz z nim tysiące drobnych udziałowców. Podobna historia dzieje się w innej firmie notowanej na giełdzie, która należy do Krauzego, firmie Bioton. Tam również dochodzi do gigantycznych... Spadków, a sami drobni udziałowcy również tracą fortunę. Ryszard Krause traci kontrolę nad kolejnymi elementami swojego imperium. Jedyną spółką, która ma ciągle gigantyczne pieniądze, jest spółka Polnor, do której należą aktywa na miasteczku Wilanów. Ryszard Krause zaczyna tracić jednak kontrolę nad spółką i zaczyna wyprowadzać z niej pieniądze. Tak przynajmniej twierdzi prokuratura. W jaki sposób zaczyna wyprowadzać pieniądze? Tu właśnie pojawia się Roman Giertych i jego przyboczni. Roman Giertych to były polityk Ligi Polskich Rodzin, były wicepremier, minister edukacji narodowej. To Roman Giertych wymyśla mundurki, e, walkę z mniejszościami, chce wyrzucać Gombrowicza z listy lektur, a e, homoseksualistów nazywa wstrętnymi pederastami. Po kolejnych przegranych wyborczych odszedł z polityki i wrócił do zawodu adwokata. Jego kancelaria adwokacka cieszyła się ogromną popularnością, między. Innymi, zdobył zaufanie Donalda Tuska i jego rodziny. Krause zaproponował dekadę temu pracę Giertychowi w jego spółce Polnord. Wypłacał mu miesięcznie ogromne honorarium, blisko 100 tysięcy złotych. Z Romanem Giertychem stale współpracuje dwóch jego bliskich załóżników. Jeden to Sebastian J., ochroniarz Giertycha, osoba zwana w towarzystwie Foką. Sebastian J. jest na tyle zaufany, że pełnił funkcję prezesa spółki Giertych Kancelarię. Tak, to on, możecie go podziwiać w geście nazistowskiego pozdrowienia. Drugim bliskim współpracownikiem Romana Giertycha jest Piotr Eś, były prezes Młodzieży Wszechpolskiej, minister i poseł. Twierdzi prokuratura, Sebastian J. kupuje za niecałe 7 milionów złotych działkę, a następnie, ledwo po 8 dniach, odsprzedaje ją Polnordowi za 20 parę milionów złotych. Piotr Eś z kolei stawia inną spółkę, do której Prokom sprzedaje roszczenia które ma rzekomo za kanalizację w miasteczku Wilanów. Następnie Piotr S. sprzedaje te roszczenia za kwotę blisko 70 milionów złotych Polnordowi. Te roszczenia, zanim prokuratury i też moim, są bezpodstawne i nie mają żadnych podstaw prawnych. Wynika to jednoznacznie z umowy, którą zawarł Prokom z Miastem Stowarzyszennym Wasza przybudowie, miasteczka Vilan. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, polegającym na wyprowadzeniu tych pieniędzy ze spółki, podjęły nowe władze Polnordu, które zorientowały się, że jest manko w kasie. Jak cała sprawa się skończy, zobaczymy. Prokuratura poniosła porażkę w sądzie, gdy sąd uznał, że niepotrzebny jest areszt dla Ryszarda Krause. Czy faktycznie Ryszard Krause i Roman Giertych dokonali przestępstwa? O tym zdecyduje niezawisły sąd, ale już dzisiaj możemy powiedzieć, że zarówno Roman Giertych, jak i Ryszard Krause to symbole patologii trzeciej RP. Państwa pełnego układu, gdzie do pieniędzy dochodzi się nie za pomocą ciężkiej pracy, ale za pomocą osobistych koneksji. Dzięki, że zobaczyliście cały materiał. Subskrybujcie mój kanał, wesprzyjcie mnie na Patronite i dajcie lajka. Piszcie też, co chcecie zobaczyć w przyszłości i do zobaczenia na mieście.